Hejka kochani, dzisiaj otwieramy kalendarz Douglas. Jest to kalendarz w wersji skincare. Kosztował on 149 zł, był on dostępny stacjonarnie w sklepach, więc przekonajmy się, czy był on warty tej ceny. A więc kochani, zdjęłam zabezpieczenia, otworzyłam kalendarz. Kalendarz prezentuje się właśnie w ten sposób. I bez zbędnego gadania przechodzimy do otwierania. Szukam jedynki. Już ją zauważyłam tutaj na boku. Jest to kalendarz skincare, czyli taki pielęgnacyjny. I w pierwszym okienku znaleźliśmy regenerujący krem do rąk z serii Home Spa. Spoko, tylko że podobnie jak w poprzednim kalendarzu, który oglądaliśmy, czarny. Jeśli nie oglądaliście, to przekierowuję Was do tego filmu. Też w pierwszym okienku był niestety krem do rąk. Stety albo niestety, zależy dla kogo. Dwójkę widzę tutaj. Tutaj mniej widoczne okienka niestety. Już porwałam. I widzę, że mamy tutaj ampułeczkę. Zaraz, to jest Skin Focus Aqua Perfect. Czyli też jakaś ampułeczka nawilżająca. Jak już wiecie, ja trochę nie lubię tych ampułek, ponieważ boję się je otwierać. Jacek dobrze o tym wie, bo kilka mnie otwierał, więc... No, ale... jedna ampułka, no dobra, okej, niech Wam będzie. Jedziemy dalej. Szukamy trójeczki. Tutaj. I podobny problem jak w poprzednim, że nie można tego wbić tutaj. I w okienku numer 3 znaleźliśmy maseczkę odmładzającą anti-aging. Mi się język plącze trochę, w ogóle zachrypnięta jestem, język mi się plącze. No tam mogliśmy oderwać te okienka, tu nie możemy na przykład przy jedynce, chciałam sobie oderwać. Czyli to była trójka, szukamy czwóreczki, już ją widzę, mam ją tutaj zlokalizowaną, trochę mi się kalendarz przesunął, już poprawiam, żeby było wszystko widoczne. A w czwóreczce mamy taką kulę do kąpieli. Ja się cieszę, bo ostatnio mi brakowało strasznie kul do kąpieli. Jak brałam kąpieli, szukałam, ale nie ma. Więc fajnie, z poprzedniego kalendarza mam dwie, tu mam kolejną i tym razem jest to inna, więc już mam trzy różne i jest bardzo fajnie. Ja jestem zadowolona, akurat jeśli chodzi o kulę do kąpieli, uwielbiam, naprawdę. Szukamy piąteczki. Piąteczka jest z tej strony. I znowu mamy te płatki na oczy chłodzące. Mieliśmy już je w kalendarzu z szufladkami. Czy to jest fajne? Nie wiem. Nie jestem zwolenniczką takich płatków. No ale okej. Dobra, to była piątka. Teraz szósteczka, Mikołajki. Mamy tutaj szóstkę. Oho, zaraz rozwalę kalendarz. Jak tak dalej będzie. I mamy tutaj oliwkę do paznokci, olejek. Okej, to jest akurat spoko. Lecimy do siódemeczki, szukamy siódemeczki. Widzę ósemkę. Jest siódemka w tym miejscu. I teraz znaleźć jeszcze jej otwarcie. Może tu nacisnę. I w siódemce mamy płyn micelarny, wodę micelarną do twarzy i oczu. Mieliśmy już ją w kalendarzu z szufladkami i ja już ją zużyłam, więc spoko. Mi się zawsze przyda płyn micelarny albo woda micelarna, czy płyn dwufazowy. Naprawdę, ja akurat dla mnie na propsie, bo ja tego używam i z tego korzystam. Oczywiście chciałabym Wam przypomnieć, że na moim TikToku pojawiają się filmiki, bardzo fajne, możecie zajrzeć, zapraszam. I oczywiście na moim Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie z mojej przemiany włosów, o której oczywiście też opowiadam w poprzednim filmie. Więc możecie sobie zajrzeć. I oczywiście, jeśli Wam się podobają kalendarze adwentowe, pamiętajcie o tym, żeby nacisnąć przycisk subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. Bo tak mogą Wam się nie wyświetlać na głównej, a tak to będziecie mieli powiadomienie, że jest u mnie nowy film. A filmy pojawiają się zazwyczaj w środy i w soboty.
ale jak mam więcej filmów nagranych, no to czasem pojawia się to częściej. Ósemeczkę otwieramy. O nie. I mamy tutaj coś takiego. Też już to znam, ponieważ gdy otwierałam czarny kalendarz, to było tylko w wersji czarnej. Nawet jestem w stanie Wam to pokazać. Proszę bardzo. Więc, badziewko. Chociaż ja tym pewnie będę zmywała makijaż, albo nie wiem, wyczyszczę sobie ten monitor. Bo to takie nawet nie do zmywania makijażu, bo to takie mięciuśkie jest, że ja nie wiem, czy to domyje makijaż. No ale okej. Dobra. To była ósemka, jedziemy do dziewiątki. Bez zbędnego gadania. Lecimy, lecimy. Gdzie jest dziewiątka? Tu jest dziesiątka. Czy tu jest dziewiątka? Jest dziewiątka. Jest, taka maluśka. Że nawet jej nie zauważyłam. Zobaczcie, zauważyliście, że zauważylibyście tą dziewiątkę? No i mi to odpadło i teraz po ptakach. Muszę wsadzić tu palucha. Tym razem ampułka jest tutaj. Vitamin Radiance. Wydaje mi się, że to będzie jakaś rozświetlająca, bo się tak błyszczy. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Wydaje mi się, że widać. No okej. Okay. Tych ampułek to ja już mam od groma. Naprawdę, od groma. Jacek przyjedzie, to może to zużyjemy, może mi pootwiera. I to była dziewiątka, teraz dziesiątka. To się gdzieś tu niedaleko widziałam. Jest dziesiąteczka. Kształt okrągły. Albo lusterko, albo maseczka. Ja tak obstawiam. Jest maseczka. I tą maseczkę również już znam. Jest to maska detoksykująca i też ona była w czarnym kalendarzu, więc już mam drugą taką maseczkę. Więc może przy użyciu dwóch, no może coś zacznie działać, detoksykować rzeczywiście. Zobaczymy, sprawdzimy. Wszystko tutaj będzie wytestowane. Dobra. Teraz szukamy jedenastki. Tak jak w tamtym kalendarzu były te okienka bardzo dobrze widoczne, to w tym kalendarzu ja to nie widzę nic. Tutaj zobaczcie, jak piętnastka wygląda. Przecież ja tego w życiu nie znajdę. Potem ja o tym zapomnę i co? O, zobaczcie, jedenastka. Pewnie już mówicie, na środku jest, babo, na środku. Czemu ty tego nie widzisz? No, nie widzę. Sorry. No nie, no nie, no nie. Ostatnio jedno takie wyrzuciłam, bo po co mi tyle tego? I to jest takie jeszcze takie, takie cienkie, takie twarde i w ogóle takie nie, nie. Och, nie chcę tego. Też było w tym kalendarzu z szufladkami. Dobra, jedenastka, dwunastka, nie denerwujmy się. Teraz, chociaż jesteśmy w połowie kalendarza, a wydaje mi się, że jest połowę mniej kosmetyków niż w tym czarnym. Dwunastkę mamy tutaj. I mamy kolejną kulę do kąpieli. Też już ją znam, ona akurat ładnie pachnie zieloną herbatą i ona też była w męskim kalendarzu. Więc to tak wygląda, jakby Douglas miał tak mało produktów, że po prostu nie ma co wsadzać do tych kalendarzy i do wszystkich wsadza to samo. No sorry, ale taka jest moja opinia. Chociaż tamten kalendarz był bardzo fajny i były fajne kosmetyki. Do dwunastki to ja już miałam pół tutaj łóżka walnięte tymi kosmetykami, a tutaj no jest tragedia w porównaniu do męskiego. No hello, co to ma być? Szukam trzynastki i jest ona w tym miejscu i mamy tutaj dwufazową bodajże, tak, płyn micelarny dwufazowy, widać teraz, się on zmiesza, no ale skincare płynów od groma, to by było na tyle. Dobra, czternastka. Nie, ja wiem, że ja marudzę, ale ja po prostu, wiecie, za tą samą cenę kupiłam kalendarz, który był lepszy od tego. No to jak to jest możliwe? Do jednego wkładamy lepsze rzeczy, do drugiego gorsze. No, w końcu coś się dzieje. W końcu jakiś kosmetyk porządny. Co to jest? Serio? Właśnie chciałam powiedzieć, tylko nie mówcie, że to jest krem do rąk. To jest krem do rąk. Dacie wiarę, myślałam, że to jakiś fajny kosmetyk. Krem do rąk. Do użytku codziennego. A do co? Jest jeszcze krem do rąk do użytku niecodziennego? Czy to krem do rąk do użytku twarzowego? Nie wiem. Co to ma być? Aż naplułam na stół, sorry. Zdenerwowałam się tą czternastką. Jestem zbulwersowana.
15 szukam, tak, to była ta ukryta tutaj, to pewnie będzie ampułka, jak to takie małe. I tak jak przewidywałam, jest to kolejna kapsułka, Boże, już kawę robię, ampułka, Skin Focus, kolagen, coś tam, bo nie widzę, może wy widzicie, tak bokiem siedzę, to nie widzę, no ale jakaś kolagenowa. No ale już mnie to tak normalnie zdenerwowało, że aż się boję, co będzie dalej. I to była 15, teraz szukamy 16. Już jesteśmy za połową kalendarza. Jest 16 w tym miejscu. Ja potrząsłam kamerą, sorry. No i mamy pensetę, tak jak w męskim kalendarzu była penseta czarna. To tutaj z kolei mamy pensetę różową. No ja tych penset to normalnie mam od groma. Więc normalnie bazar z pensetami otworzę. 17. Czy gdzieś widzę, tu nie widzę, tu nie widzę, może tu będzie, jest. I mamy 17. To będzie maska, to wiedziałam. Relaksująca maska, moi drodzy. 18. Jest tutaj na środeczku. No nie, to są jakieś jaja. Czy wy to widzicie? Tonik do twarzy. Same wody podostawałam, no to to ma być. Tonik rozświetlający. Delikatny, dwufazowy preparat do demakijażu. I dobra, ja lubię wody, no ale już bez przesady, no. Co ja za 150 zł kupiłam samą wodę? No dobra. Nie będę już nic mówić, bo normalnie zaraz ich... To było 18, tak jak rozerwałam, czy co to było? 18, bo już mnie tak wkurzyli, że 19 teraz otworzę. O, duży, ciekawe, czy krem będzie 5. 19 i mamy... Teraz będzie krem na noc. Do rąk. Nie, nawilżający krem na dzień. Więc jest on do twarzy. Wow, coś się, kosmetyk jakiś pojawił, normalny. 20. Tak, zaraz mi napiszecie w komentarzach, że ja marudzę, co ja bym chciała i w ogóle. No ale wiecie, ja wydaję swoje pieniądze na to. I kupię dwa takie same kalendarze. Dwa z tego samego, od tego samego producenta. I w jednym są fajne bardzo kosmetyki, bardzo dużo, a w drugim dostaję jakieś płatki pod oczy i pełno wody do mycia twarzy. 20. W 20 mamy pojemnik na krem, taki mały. Tu już mamy ten bok załatwiony. 21 też gdzieś widziałam. Tu jest, tu. 21. Powiem wam jedno, że tym razem, w tym roku te kalendarze się tak przynajmniej nie rozwalają jak w zeszłym. W zeszłym to nie szło ich otworzyć. W 21 mamy pielęgnacyjny balsamik do ciała. Więc w końcu coś kosmetycznego bardziej. Takiego lepszego, że tak powiem. To może być warte troszkę więcej niż płyn. To było 21, teraz 22. Zostały nam ostatnie trzy okienka. A tu mamy kolejną maskę. Tym razem jest to... nawilżająca, nawadniająca. W męskim też ona była. 23 jest tutaj. I w 23 dostaliśmy jedną rękawiczkę peelingującą. Jedną, żeby nie było za dobrze. I to jest chyba rozmiar extra small, bo ja mam small, a tutaj jest w ogóle mega small. Zwłaszcza tutaj. No nieważne. I zostało nam ostatnie okienko, numer 24. Jest to nasze świąteczne okienko, co my dostaniemy w tym roku od Douglasa na Wigilię. I dostaniemy żel pod prysznic. Mamy się umyć. No i on był nie w 24 okienku, tylko w którymś tam okienku w męskim kalendarzu. Więc mamy już takie dwa. A teraz przejdźmy do podsumowania. A więc tak wygląda nasze zestawienie z tego kalendarza.
wydaje mi się, że nie jest to warte 150 zł, ponieważ tego bym nie liczyła, tego bym nie liczyła, tego bym nie liczyła, tego bym nie liczyła. Nawet nie wiem, czy to bym liczyła w ogóle, jeśli chodzi o produkty, które mogą coś kosztować, nie są jako jakby gratisy. Więc szczerze wam powiem, 3 płyny, balsamik, żel, krem do twarzy, żel pod prysznic, 2 kremy do rąk, 4 maseczki, 3 ampułki i 2 kapsułki i oliwka. Nie wiem, jakoś nie przemawia to do mnie. Ale wy oczywiście dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym kalendarzu. Czy kupilibyście ten kalendarz na przykład swojej mamie albo swojej siostrze? Czy uważacie, że jest on opłacalny? I oczywiście przypominam wam o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. I oczywiście o zostawieniu łapkę w górę, jeśli podobają wam się filmy z kalendarzami adwentowymi, będzie ich jeszcze więcej. I oczywiście o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął was żaden film. A tymczasem dziękuję wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!